Witam wszystkich bardzo serdecznie w 40 odcinku Marku Mistrz o Game. Formy życia tam tak jest, nie? Ja jestem Marku Mistrz, a to jest Marku Mistrz o Game. Odcinek 40. I dzisiaj tak na luzie. Ja wiem, że może czasami może niektórym z was, moi widzowie, wydać się, że gnioty kręcę, że wymyślam głupoty, że to, że smęcę. Ale ja wiecie, to kręcę z przyjemności dla jako hobby, dla jako pasja dla samego siebie, dla siebie. A jak komuś się podoba ten filmik, który kręcę, to jestem też happy, także wiecie. No, nie wszystko jest idealnie, nie jestem wszechwiedzący, staram się jak mogę pokazać i zareklamować grę O-Game, albo inne gry, albo inne programy, tak? I po prostu w ten oto sposób cisnę równo z O-Game i po prostu, kurczę, ostatnio taki... Ktoś w komentarzu mi napisał w którymś odcinku o game, że szkoda, że oglądam, bo taki gniot nagrałeś, Malczu, takie gnioty, kurde, bym się wstydził. No bym się wstydził, kurde, tylko że te moje gnioty to jest moja pasja, moje hobby i ja te gnioty lubię kręcić. Może to dla ciebie jest gniot, ale dla mnie to jest pasja i hobby. Nie każdy jest idealny. Nie każdy jest idealny. A różnica pomiędzy tymi osobami, które kręcą po prostu te odcinki i mają, są znani, to jest różnica taka, że oni mają to samo co ty, czy ja, mają to samo, tylko są bardziej popularni. Ja jak chcecie pomóc, to spopularyzujcie mnie gdzieś tam, polećcie komuś. Ja od razu też pozdrawiam forum O-Game polskie i pozdrawiam radioaktywny, pozdrawiam kogo tam jeszcze, no wszystkich, którzy ze mną mają styczność i upadłego pozdrawiam i lamę. A teraz dobra, przechodzimy do odcinka i te na pierwszy rzut przeczytam wam, zaprezentuję, przeczytam wam wymagania pewnych trzech budynków, które spełniłem i które mam. I doszły nam w grze trzy nowe budynki w kategorii formy życia, tak? Także doszło nam, mam sektor mieszkaniowy na 35 poziomie, farma biosfery na 31. Centrum badań mamy na 5 poziomie. Przeczytamy sobie. Centrum badań odblokowuje drzewko technologii ludzi i obniża z każdym poziomem koszty oraz czas trwania badania nowej technologii. Czyli przydatne. Wysokoenergetyczne wytapianie zwiększa z każdym poziomem produkcję metalu na planecie. Też się przyda. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że ten budynek się przyda. A magazyn pożywienia, to jak wskazuje sama nazwa, jest to magazyn pożywienia. A to przeczytajmy na spokojnie i po królewsku. Magazyn pożywienia umożliwia wydajniejsze rozdzielanie pożywienia. Każdy poziom zwiększa maksymalną ilość pożywienia. Zmniejsza zużycie pożywiania przez ludzi na T1, czyli na tierze pierwszym na tej planecie, oraz zwiększa szybkość wzrostu liczby ludzi na T1, T2, T3. No i spoko, i spoko, i spoko. Ja wezmę teraz i wysokoenergetyczne wytapianie rozwinę. Bo to metal się przyda, tak? A to wymagające jest trochę, bo to zabrało mi 9 milionów surowca metalu i 5 milionów kryształów mi zabrało. Także to trochę to już jest taka, że tak powiem, wymagająca budowla.
bo już na 12 poziom to wytapianie robię i to się przydaje, bo więcej metalu się produkuje, także w dzień 2 i mam już 20 milionów metalu, tak? Tak, tak. Jeśli wam się podoba ten odcinek, to bardzo was zachęcam, dajcie lajka, łapkę w górę, dajcie lajka, komentarzyk napiszcie pod filmikiem na YouTubie, dajcie łapkę w górę albo komentarzyk i napiszcie komuś, jeśli wam się podoba to, co ja kręcę, to, co ja produkuję z Ogame, to napiszcie komuś, polećcie, pomóżcie mi się zareklamować w internecie, na forum, na YouTubie walczę, jak mogę, od ponad 11 lat walczę na YouTube. Także pomóżcie, jak będziecie mogli, to bardzo was proszę, pomóżcie mi trochę na YouTubie, jeśli wam się podoba ten odcinek. Czy lajka dajcie, łapkę w górę pod filmem na YouTubie, czy wyświetlenie trochę nabijcie. Bardzo mi by było przyjemnie, jeśli by moja praca nie szła na marne po prostu, tak? Dobra. Teraz stacja. 100. Laboratorium badawcze. To co? No to laboratorium badawcze rozwinę. Cyk. Laboratorium badawcze rozwinę. Na 13 poziom. A teraz obrona. Obrona teraz. No i trochę się rozwinąłem w obronie. Trochę się już rozwinąłem w obronie. Także teraz. No dobra, wyrzutnia rakiet 5. Możliwe, no, maksymalne wyprodukowanie wyrzutni rakiet to jest 5314. To jak najbardziej ja jestem za tym, żeby te 5314 rakietowych wyrzutni, żeby wybudować. Jestem za. Jak najbardziej tak, jestem za. A tutaj. A, dwa lasery wielkie, tylko dwa. Dobra. Surowce. Tutaj. Ty. Satelity słoneczne poszły. Teraz iluminację 02. No iluminacji 02. Kopalnię metalu ulepszymy. Inna iluminacji 03 też ulepszymy kopalnię metalu. A na iluminacji 4 kopalni kryształu. Na iluminacji 05 kopalnię metalu. I na iluminacji 06 kopalnie metalu. I obrona. Dobra. Na iluminacji 05 też obrona, wyrzutnie rakiet. Wszędzie poklikam, żeby wyprodukować wyrzutnie rakiet wszędzie, gdzie tylko się da. Wiadomo, że najważniejsza jest pierwsza planeta, ale inne planety też czasami od czasu do czasu trzeba rozwijać, tak? Summa summarum po prostu się robi. Summa summarum. I jeszcze tutaj. Jeśli wam się, mówię, podobał ten odcinek dzisiejszy, taki luźny, trochę naukowo, trochę pogadankowo, trochę tak kreatywnie. Jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie łapkę, lajka pod filmikiem na YouTubie i na forum Ogame. I pozdrawiam wszystkich z forum Ogame. Przepraszam, że częściej nie ma filmików, no ale jak sami widzicie, trochę też się może
wypaliło, ale jest, tak, ale jest. Trochę się wypaliło, ale jest. Także mam nadzieję, że wszystkim będzie bardzo przyjemnie oglądać ten odcinek. Ja jeszcze iluminację, dwójkę, liczne badania. Dobra, to nie. No dobra, to więcej już nic nie wskuramy. To dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za ten odcinek Malczu Mistrz O-Game Formy Życia, tak? Odcinek 40 to był. Dziękuję. Już kluski zostałem wielkim podołem. Zapraszam do mnie. Cześć, koniec odcinka.